Siema, witam was wszystkich serdecznie, bardzo z tej strony Czucken. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z gry, którą prawie wszyscy z was znacie. Prawdopodobnie obiło wam się to o uszy, prawdopodobnie to oglądaliście kilka lat temu. Otóż gramy dzisiaj w grę pod tytułem... O! Udało mi się w końcu to odpalić po, nie wiem, 10 próbach. No i jesteśmy w naszej, jakże to, klasycznej gierce wchodzenia do klaustrofobicznej piwnicy, gdzie słazisz cały czas na dół, spodziewając się, że coś na ciebie wyskoczy. O, tak. O, jest. Pamiętam, że tutaj trzeba wybierać, gdzie się idzie. Więc może wybiorę tą stronę. Bo jak wybierze się źle, to się ginie. To jest po prostu typowy labirynt. O, nie musicie być tacy głośni. Jesus. Pamiętam, że w 2012 roku, ponad 10 lat temu już, bo ta gra wyszła chyba gdzieś na początku tego 2012, była ogrywana przez wielu ludzi na YouTubie. Wielu youtuberów. W tym byłem ja, ale ja to nagrywałem, ja to streamowałem chyba w 2016. Pamiętam, jak srałem. Kurna, spięte pośle, zaczynałem wtedy swoją historię z tym, z horrorkami. O, nie, nie, nie oglądaj się za siebie, nie. No, 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 no. Jeżeli coś takiego słyszę przed sobą albo za sobą, nie mogę się ani odwrócić. Jeżeli to usłyszę za sobą, nie mogę się odwrócić. Jeżeli to usłyszę przed sobą, to muszę się odwrócić i cofnąć, żebym nie zginął na szybko. Będzie to bardzo ekscytujący gameplay schodzenia po Spierdalaj. Nie odwracam się, on jest za mną. Ten cały uśmiech, który potem przejął Smiler z Backroomsów. 12 piętro, dobra. Powolutku, po cichutku idziemy do przodu. Chociaż to całe, ten cały motion blur przy chodzeniu mi nie za bardzo pomaga. 13 piętro. Fucking shit, on cały czas jest za mną! 14 piętro. Ho! Przyjemniaczek. Bardzo fajny ten przyjemniaczek. Ja idę przed siebie, się nie zatrzymując. Jestem odważną klasą D. Jestem bardzo odważną klasą D. O, spiełdoloj. 16 piętro. O, ja się tu nie patrzę. Ja się nie patrzę do tego okienka. Nie wiem, nie jestem w 100% pewien, czy to mnie zabije. Ale on się... Przy tym okienku pojawia. O, witaj, kolego. Ło, 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 co to było? Pardon? Co mnie obróci? Ło. Siś. Dobra, powolutku, po cichutku na sam dół. 20 piętro. Kurde. Dosłownie łażenie po piwnicy symulator. Pierwsza wersja tego to było łażenie po klatce schodowej. Symulator. O, w porę się odwróciłem i uciekłem. O kurna. Don't do that to me. Dobra, tego się, to się obsrałem. Tego to ja się obsrałem. Bo tego to ja się aktualnie nie spodziewałem, że coś takiego się stanie. Z orientacją jest tutaj ciężko, nie wiadomo, czy się odwrócisz, czy się nie odwrócisz. Dobra, lewo, lewo, mam nadzieję, że nie zginę. Proszę, 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 proszę. Uuu, to było ryzyko. Właśnie o tym mówię, wybór ścieżek. 24 piętro. Powolutku. O, cichutko, aż do celu.
No, spokojnie. 25. Coś słyszałem za sobą. Potrafi to wystraszyć? Dobra, prawo. Proszę, żeby prawo było prawidłowe. Kurwa, kurwa, no nie, no nie, no kolego, no nie bądź taki, bądź przyjaznym kolego, no nie chcę tu, no i gra mi się wyłączyła. Dobra, kurwa, na drugie podejście. To jest RNG, jak wchodzisz na lewo albo prawo. Chłop mi się pojawił za mną w momencie, kiedy kuźwo wlazłem w złe. Pierwsze, pójdę pierwsze. To jest niby symulator złożenia po schodach, nie? Ten symulator złożenia po schodach w piwnicy, nie? Jesus. Ale jak już kuźwa przyjdzie co do tego, straszak ci się pojawi, no to dupa ci się spina. Nie jest przyjaźnie. Kurwa mać. Nie odwracam się, idę do przodu. Najgorsze są te dróżki aktualnie. Nie wiesz, gdzie masz dokładnie przejść, nie? Proszę, żeby tym razem RNG nie, dla mnie było bardzo przyjazne. Bo jeżeli nie będzie, to znowu zginę podobną śmiercią. W ogóle mnie zawsze ciekawiło. Ja nigdy nie widziałem, czy jest w tej grze końcówka, czy nie. 10. Okej. Okay. Powolutku, po cichutku schodzimy. Coraz niżej, coraz to niżej. Jedenaste. Idzie mi coraz... spierdalaj. Idzie mi teraz szybciej, o wiele szybciej. Oj, nie wiem, czy dobrą drogę wybrałem. Dobra, dobrą drogę, koks. To jest właśnie w cholerę niepewne, jak idziesz. Pobiec za mną. Nie wiadomo, skręcisz źle i już cię nie ma. O ja pierdolę, dobra, lewo. Proszę, 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 proszę. O kurna, to było ryzyk fizyk. On chyba był za mną albo przede mną, I don't know. Nie wiem, jak już komentować tą grę. Myślałem, że będę bardziej pewny siebie niż teraz. No kurna. Dobra, myślałem, że to jest rozwidlenie. O. O, spierdoloj. Jakie no, yes. Zasrany smilerze. Albo bardziej... O! O, kurwa, wściekła ty! Nie rób mi tak! O, lipka, panie! 18. Dwudzieste piętro. Kozacko. Dobra, jest przejście dalej. Ja doszedłem tam do 25, bo chłop mnie wyłapał na zakręcie. Bardziej na rozwidleniu, 21. Okienko, nie podchodzę do niego, nie ma mowy. Dwudzieste drugie piętro. Oj, 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 gówno widzę, gówno widzę. O, ty gnoju, ty. Ty śmiecio, ty! Nie rób mi tak! Kurna! O, czyżby? Dobra, to chyba jest moja śmierć. O! Trafiłem! Ej, ładnie, ładnie, ładnie! Idziemy, idziemy! Nie jestem w 100% pewien, czy ja dobrze idę, nie? Ale... skoro poszedłem na lewo i nic się nie stało, to jest koks. To jest koksuwa. To jest zaebyście. 24 piętro. O, dobra, nie, już myślałem.
Skręt w prawo. Idziemy niżej, powolutku, po cichutku. 25 piętro. 26. Skręt w prawo. Dobra, safe. Huh. 27. Po prostu idę przed siebie i próbuję się na niego nie natknąć, nie? Ale so far idzie mi nawet dobrze. Nawet. 29. Może dojdę do 30 piętra. Nie wiem, jaki był mój rekord. Ale aktualnie już jestem, oj, bardzo nisko. O kurwa, wściekła. Ale to jest głośne w cholerę. Współczuję wam, tym, którzy macie teraz słuchawki na głowie i to oglądacie. Pochwalcie się, jak daleko wam teraz odleciała komórka, nie? Jeżeli to na fonie oglądacie. O. O! Miło! Siema, kolego! To się otworzyły drzwi! To były otwarte drzwi! Dobra, widzowie. To byłoby na tyle z tego odcinka pełnego rollercoasteru krzyków i emocji. Jeden z klasycznych horrorów, SCP-087-B. O Jezu Chryste. O, spodziewałem się, że będę bardziej pewny siebie.